Cześć, tu Paweł z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dzisiaj odkrywamy Tenczyński Park Krajobrazowy, a ponieważ jest upalne lato, przyszliśmy w jedno z najchłodniejszych miejsc w okolicy, czyli rezerwat Zimny Dół. Rezerwat został utworzony w 1991 roku ze względu na unikatowe elementy przyrodnicze i geologiczne. Ma powierzchnię nieco ponad 2 hektary, zatem jest niewielki, choć bardzo bogaty i różnorodny. Przez rezerwat prowadzi zielona ścieżka edukacyjna, która ma niecały kilometr długości. Ścieżka prowadzi bardzo często stromymi zboczami, pomiędzy powalonymi drzewami i skałami, które bardzo często przyjmują formę skalnego labiryntu i gdzieś pomiędzy nimi trzeba się przeciskać. Skały te powstały na dnie morza około 160 milionów lat temu, w okresie geologicznym późnej jury. Na tym obszarze poddane były bardzo silnej erozji, czego efektem są ich różnorodne formy i kształty. Najbardziej okazałą wychodnią jest wielka zerwa, pionowa ściana o wysokości około 20 metrów. Skały w rezerwacie porastają bluszcze, tworząc magiczny i tajemniczy charakter tego miejsca. Najstarsze okazy mają około 600 lat, dorastają kilkunastu metrów długości, a średnica ich łodyg przekracza nawet 5 cm, co jest dla bluszczu znaczącym wynikiem. Oprócz tego we wrześniu i październiku możemy zobaczyć kwitnące okazy tej zimozielonej rośliny. Niedaleko wejścia do rezerwatu znajduje się źródło. Nietypowe, gdyż woda wypływa tutaj bezpośrednio z jaskini. Żeby dotrzeć do rezerwatu, należy przyjechać do miejscowości Czułów, gdzie u wylotu doliny znajduje się niewielki parking dla samochodów. Stąd spacerem około 1 km czerwonym szlakiem można dojść do początku ścieżki edukacyjnej.